Świąteczny weekend to oczywiście wzmożony ruch na drogach i wzmożone kontrole, w tym również trzeźwości. O ile do tej pory można było liczyć na przychylne przymrużenie oka przez policjantów, kiedy popełnialiśmy jakieś drobne przewinienia na drodze, to w przypadku nowych przepisów, które dotyczą jazdy pod wpływem alkoholu, na takie coś liczyć nie możemy. Jak wygląda sytuacja? Ile osób już zostało zatrzymanych u nas? Bo z tego co wiem, to parę osób już zostało zatrzymanych pod wpływem alkoholu i. Jak wygląda, jak sprawdza się ten przepis co do zabierania pojazdów, zatrzymywania pojazdów prowadzonych przez takie nie osoby? Od początku wprowadzenia tego przepisu policjanci z Opola zatrzymali dwie osoby, które kwalifikowałyby się na właśnie przepadek samochodu. Jednak w tych dwóch przypadkach nie byli to właściciele tych samochodów, tak więc ich sprawa trafi do sądu i to sąd będzie decydował o przypadku równowartości właśnie samochodu, którym podróżowali to na przykład Przypadek z ostatniej soboty, gdzie kobieta zatrzymana do kontroli okazało się, że ma ponad 3 promilę alkoholu, podróżowała BMW. No więc teraz jej sprawa właśnie trafi do sądu i to sąd zdecyduje właśnie o przypadku równowartości takiego samochodu. Czyli nie muszę się bać, że jeśli mój samochód będzie prowadził moje dziecko, to mój samochód zostanie zabrany, tylko to moje dziecko zostanie ukarane jakąś grzywdą finansową wyznaczoną przez sąd rozumiem i tak jest. Tak, w sytuacji, jeśli zatrzymujemy y, trzeźwego kierowcę, który na przykład spowodował wypadek, no to, a nie podróżował swoim pojazdem, no to w, wtedy właśnie s, y, sąd decyduje tutaj y, o takiej karze finansowej równowartości tego samochodu, y, którym podróżował. Bo jeśli mówimy o, o przy, przypadku samochodów, to tylko w sytuacjach, jeśli podróżowała nim, kierowała nim osoba, która jest właścicielem tego samochodu. Czyli na przykład, jeśli syn y, kierował samochodem od matki, czy kolega od kolegi, to w takim wypadku no, takich samochodów nie zatrzymujemy. Co w sytuacji, kiedy już te samochody komuś zostaną zabrane? Gdzie one trafiają i czy jest możliwość w jakikolwiek sposób odzyskania tych pojazdów? Co się z nimi dalej dzieje? No tutaj taki zatrzymany samochód do przypadku jest niejako z, z taką karą tutaj, środkiem karnym wymierzonym przez sąd. No nie ma tutaj możliwości, no oczywiście w, w sytuacji karnej można się oczywiście apelować, odwoływać od wyroków, natomiast jeśli wyrok zostanie uprawomocniony, no taki samochód trafia już do skarbu państwa, no i potem to już urząd skarbowy decyduje co dalej. Może na przykład takie auto zostać wylicytowane. Są przypadki, w których nie ma żadnej taryfy ulgowej. Oczywiście to dotyczy kolizji drogowych czy potrącenia kogoś przez nietrzeźwego kierowcę. Wtedy nie ma żadnych możliwości odwołań, rozumiem. To jest jakby taka sytuacja bez odwołania jakiegokolwiek. No, z, z, przy spowodowaniu wypadku, czy to wobec pieszych, czy, czy też na przykład kiedy w takim zdarzeniu biorą udział dwa samochody, no tu, mam, tu mówimy o sprawie karnej tak naprawdę, o, o sprawie kryminalnej o przestępstwie. No i tutaj taka sprawa trafia do sądu no i tutaj już wyrok sądu jest, jest upromocniony, no to nie ma już tak naprawdę od niego odwołania. No przed nami teraz już właściwie weekend świąteczny. Czy będą wzmożone kontrole na drogach dbające o nasze bezpieczeństwo i czy będą wzmożone kontrole alkomatami? Tak, tutaj czas świąt to czas wzmożonej pracy dla policjantów. No możemy spodziewać się większej ilości patroli, szczególnie przy drogach wylotowych do miast, tam gdzie wiemy, że ruch może być większy. No, przy takiej kontroli na pewno musimy liczyć się z kontrolą stanu trzeźwości. No, jak pokazują nasze statystyki, no niestety wciąż zdarzają się kierowcy, którzy po tym alkoholu wsiadają za kierownicę. No Tutaj już mamy ten nowy przepis, który jeszcze mocniej może oddziaływać właśnie na tych nieodpowiedzialnych kierowców. No i więc wyruszając w drogę, bądźmy pewni, że jesteśmy po prostu trzeźwi. Czego Państwu życzymy? Oczywiście poza sympatycznym spędzeniem świąt w gronie rodziny, ale pamiętajmy, że czasami nie warto nadużywać alkoholu i w tym przypadku nie dość, że stracić prawo jazdy, to jeszcze swój pojazd, swój samochód i później raczej nie uda się go odzyskać. Więc życzymy Państwu mimo wszystko bezpiecznej podróży i rozsądku.